Miejski Ośrodek Kultury po raz kolejny zaprosił dzieci do zabawy w teatr. Od 20 lipca do 2 sierpnia trwać będą tam półkolonie artystyczne w ramach projektu Lato w Teatrze. Tym razem Tomaszowski Ośrodek realizował go będzie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ujeździe. Atrakcji na pewno nie zabraknie. Lato w Teatrze to projekt, ogólnopolski projekt teatralny realizowany przez Instytut Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, na który po raz piąty nasz ośrodek otrzymał dofinansowanie. W tym roku nowością jest taka idea Lata w Teatrze Plus, która polega na tym, że doświadczone ośrodki, w tym sensie doświadczone, że już ponad 3 razy były organizatorami Lata w Teatrze, zapraszają do współpracy partnera. My zaprosiliśmy Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe. Kwota dofinansowania do tego projektu wynosi 40 tysięcy złotych. Jest to najwyższa kwota dofinansowania. W tym roku wszyscy wnioskodawcy otrzymali takie środki na realizację swoich projektów, a w całej Polsce jest tych projektów 40. Miejski Ośrodek Kultury realizuje ten projekt także dzięki wsparciu partnerów. Naszym partnerem jest gmina miasto Tomaszów Mazowiecki, która to ze środków której sfinansowane jest wyżywienie. Partnerem jest oczywiście Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe. Partnerem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Świetlica Środowiskowa Krasnoludek, a także partnerzy medialni, czyli nasze tomaszowskie media. W tomaszowskim lecie w teatrze uczestniczy 50 dzieci w wieku od 9 do 13 lat. 30 z Tomaszowa i 20 z Ujazdu. Przez 2 tygodnie doskonalić będą swoje umiejętności aktorskie, plastyczne, muzyczne, a także poznawać podstawy warsztatu dziennikarskiego. Zajęcia poprowadzą doświadczeni instruktorzy, teatrolodzy, animatorzy kultury i pedagodzy związani z różnymi ośrodkami kultury w kraju. W tym roku zajmiemy się trudnym tematem, albo bardzo ważnym, tematem strachu, lęku. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego choć raz. Dzisiaj z grupą dzieci, no, z małą, nie małą grupą, bo ponad 50, nie, choć dzisiaj mieliśmy 42 osoby, pracowaliśmy nad jedną historią strachu związanego ze spotkaniem dziwnej istoty w lesie. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył chociaż raz kiedyś. Jest to taki punkt wyjściowy do naszych różnych rozważań na temat właśnie lęków, strachów, różnych obaw. Z dziećmi spróbujemy poszukać antidotum na to, stworzymy laboratorium strachu. W tym roku pracujemy w 4 grupach i nie jest to nowość, ale nowością jest to, że każda grupa ma profil aktorski też. To znaczy mamy grupę aktorską. Mamy grupę scenograficzno-aktorską, mamy grupę medialno-aktorską i grupę muzyczno-aktorską. I te wszystkie 4 grupy będą przez najbliższe 2 tygodnie od dzisiaj pracować nad spektaklem finałowym. Założenia projektu oraz próbkę tego, co będzie można zobaczyć jako efekt końcowy warsztatów, przedstawiono na konferencji prasowej, która odbyła się w miniony poniedziałek, a także podczas krótkiego pokazu, w którym wykorzystano techniki teatru cieni, zabawy grafoskopem, lampami UV i lampkami LED. Pokaz finałowego spektaklu planowany jest 1 sierpnia we Włókniarzu oraz 2 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe.